Dzień dobry Państwu. Gościem Super Raportu Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż nie wiem, czy dla Pana to jest dobry dzień po tym, co Pan usłyszał wczoraj od Jacka Sasina. Ja już nie wiem, czy bardziej we mnie rezonuje smutek, czy rozgoryczenie po takich słowach, kiedy pracujemy, pocimy się, walczymy codziennie o zdrowie i właściwie walczymy z systemem, bo to, że walczymy o zdrowie chorych, to jest normalne. Natomiast walczymy z systemem i z chaosem i słyszymy teraz, że za mało się angażujemy, albo że w ogóle właśnie zmuszają nas do przepraszam, pozwoli pracy. Pan, że ja tym naszym widzom, którzy nie słyszeli tej wypowiedzi albo nie czytali Jacka Sasina, choć jest to bardzo mało moim zdaniem prawdopodobne, bo ona się szerokim echem odbiła, ale wicepremier, podkreślę po stokroć, wicepremier polskiego rządu powiedział tak: oczywiście występują problemy, tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego. Chcę to podkreślić wyraźnie, części. Pan jest z tej części, która ma brak woli? Czy? No nie wiem właśnie. Zastanawiam się nad tym, do kogo te słowa są skierowane, bo 99,9% lekarzy pracuje po godzinach z pacjentami z COVID-em. Sami lekarze wręcz organizują sobie pracę. Kłócimy się na odprawach, kto ma skleić pleksę sekretarką, bo wiemy, że nie możemy liczyć na żadną pomoc z góry. O północy zmieniają się wytyczne. Dyrektorzy szpitali, ordynatorzy też mają niełatwe zadanie dopasowywać się do zarządzeń, które wchodzą w życie. I słysząc takie słowa, no to ja widzę po środowisku, że to jest po prostu wściekłość na tego człowieka, który wypowiada takie słowa do ludzi, którzy tak naprawdę no, są bohaterami. Ja to chcę jasno powiedzieć. Nie mówię tu o sobie. Moi koledzy są bohaterami, oni codziennie się poświęcają. Oni co dzień walczą, oni co dzień stają przed tymi wyzwaniami, które stawia im głupia, bezmyślna polityka osób, które kompletnie się na tym nie znają lub próbują malować trawę polityka na zielono. Rządu w sprawie epidemii koronawirusa jest głupia i bezmyślna? Pani redaktor, przeczytam, jeżeli pani pozwoli, co mną wstrząsnęło. Określa po stokroć, że wszystko jest pod kontrolą, że jest wystarczająca liczba respiratorów, wystarczająca liczba łóżek, że nie ma kłopotu z tym, żeby na Mazowszu chociażby dostać się... Przepraszam, bo pan chciał coś... Jeżeli mogę, przeczytam coś, co mną wstrząsnęło ostatnio. Tekst kierownika oddziału anestezjologii intensywnej terapii jednego z warszawskich szpitali. Postaram się szybko, ale to obrazuje... Ale dużego warszawskiego szpitala? Bardzo dużego. Szpitala w centrum... No zresztą on upublicznił tę wiadomość, będzie wiadomo, można ją znaleźć na Facebooku, ale przeczytam samą treść. Jestem kierownikiem oddziału anestezjologii intensywnej terapii w szpitalu warszawskim. Ten tekst udostępniłem, napisałem dla swojego zespołu 9 października i teraz udostępniam go publicznie z drobnymi zmianami. W całym kraju nie ma już dawno miejsc dla chorych z COVID. Każdy, kto pracuje w szpitalu, ma chorego z COVID i próbuje go przenieść do szpitala zakaźnego, wie o tym doskonale. Zaraz podam przykład mój. Podawane statystyki są fikcją. Liczba respiratorów nie ma znaczenia. Liczy się liczba stanowisk intensywnej terapii i personelu zdolnych do leczenia najciężej chorych. Stanowiska intensywnej terapii się skończyły. Tydzień temu na miejsce respiratorowe w szpitalu MSW była kolejka 12 chorych z COVID. W piątek 9 października dostałem decyzję ministra zdrowia, że od czwartku mam uruchomić 38 miejsc covidowych w swoim szpitalu. Gdzie mam ewakuować chorych, którzy w tej chwili zajmują te miejsca? Gdzie ich przenieść? Minister nie powiedział, nie mógł, bo miejsc nigdzie już nie ma. Który szpital przejmie rejon ostatniego oddziału wewnętrznego dla chorych niezakażonych z południowej Warszawy? Nie napisał, bo nikt nie jest w stanie przejąć czegokolwiek, skoro sam jest totalnie obciążony. Czy zapomniał o tym, że przygotowanie szpitala do roli zakaźnego wymaga przebudowy i ludzi do pracy, a więc czasu i pieniędzy? Nie, gdyż od samego początku te zarządzenia pozostają fikcją, tworzone po to, aby zrobić konferencję prasową i zmazać ze swoich rąk krew ludzi, którzy na naszych oczach umierają i będą umierać z braku pomocy. Przez tydzień byłem dyrektorem medycznym szpitala. Zrezygnowałem, bo w tej sytuacji moje miejsce jest przy pacjencie wymagającym terapii, itd., itd. I podam tutaj mój przykład z ostatnich dni, gdzie dzwoni do nas lekarz ze szpitala, jednego ze szpitali w Polsce, mówiąc tak, rozpoznaliśmy ostrą białaczkę u chłopaka, przy okazji dodatni test COVID. Przekazaliśmy go do szpitala zakaźnego, bo takie mamy odgórne nakazy. Szpital zakaźny za chwilę się wypełni i powiedział, że słuchajcie, weźcie chłopaka z powrotem, bo on zakazi się jeszcze innymi chorobami, a my nie potrafimy leczyć białaczek, nie mamy narzędzi.
przeniesiony z powrotem do tego samego szpitala. Dzwonią do nas, co mają zrobić. My nie możemy przyjąć chorego z COVID, mimo że leczymy ostre białaczki, bo nie jesteśmy szpitalem trzeciego stopnia. Dzwonimy do szpitala trzeciego stopnia, który jeszcze nie wiedział, że jest szpitalem trzeciego stopnia, bo rozporządzenie weszło o północy i po prostu nie wiedział, jak ma w tej chwili postąpić i nie ma wolnych łóżek. Więc dzwonimy z powrotem, słuchajcie, musicie chłopaka ratować, podajcie takie i takie leki. My go przejmiemy, jak tylko się znegatywizuje w COVID-zie. To są przykłady realne zarządzania kryzysem koronawirusa. Braku zarządzania kryzysem koronawirusa. Dobrze, panie doktorze, ale proszę mi wytłumaczyć, bo ja jako laik kompletnie nie jestem w stanie ogarnąć tego. Z czego to wynika? To znaczy, chce mi pan powiedzieć, że Ministerstwo Zdrowia nie zdaje sobie sprawy z tej sytuacji? Kłamie? Celowo? Znaczy, ja uważam, opinii publicznej? O co tutaj chodzi? Bo... politycy u władzy, to jest już zresztą wpisane w polityczny etos, że mają mówić, opanowywać sytuację, mówić spokojnym tonem. Znamy ministra Szumowskiego, teraz ministra Niedzielskiego, premiera, którzy spokojnym głosem mówią, wszystko jest w porządku. Panika też nikomu nie pomoże. Kto wierzy, ten uwierzy, ten kto się nie zetknie z problemem. Po prostu, jak ma problem, to właśnie trafia na przykład na wymaz, na drive-thru, gdzie jest kolejka na 6 godzin, a wymazownia trwa 2 godziny. I to ma na celu oczywiście zasianie takiej propagandowego spokoju, tak bym to nazwał. Natomiast po pierwsze, politycy sobie zdają sprawę, że ochrona zdrowia nie funkcjonuje od 30 lat w Polsce, jest niedofinansowana, jest w zapaści. Przecież nasz protest lekarzy rezydentów, później kolejne protesty miały na celu sprawić nowe otwarcie, żeby ta ochrona zdrowia została dofinansowana. Jesteśmy w sytuacji wojny, bo to już nie jest kryzys, jest wojna. Wysyła się lekarzy, personel z kijami, patykami na czołgi. I próbuje się im wmówić, że mają być mięsem armatnim, mówiąc bardzo brzydko. Właściwie nawet bez narzędzi, które oni sami proszą. My sami wskazujemy, co jest nam potrzebne. Co jest wam potrzebne, panie doktorze? Potrzebujemy przede wszystkim jasnych zasad i wytycznych. Gdzie my przespaliśmy pół roku od wiosny? Dlaczego przez całe wakacje nie powstała strategia? Co będzie, jeżeli jest 1000 zakażeń, 2, 5, 10? Jakie uruchamiamy szpitale? No, rząd twierdzi, że nic nie zostało przez pana, że jest strategia, że są szpitale koordynujące i że wszystko jest pod kontrolą. Proszę zobaczyć sobie na Facebooka, jakie są wrzucane zdjęcia z przekształcania szpitali w zakaźne. Pręty przyklejane do słupów i wieszane na nich szmaty, prześcieradła oklejane folią. W jednym ze szpitali, bo ja zbieram te informacje, zresztą dostajemy ich dużo, z prośbą o interwencję izby lekarskiej, no, w takich miejscach, gdzie wydzielono część covidową izby przyjęć i wycięto dziurę w krześle, podłożono wiadro, bo nie było węzła sanitarnego. To jest przygotowanie kraju w XXI wieku, bogatego w Europie, zaliczonego do oczywiście krajów bogatych, oczywiście, w czasie pandemii. Kryzys, który był w ochronie zdrowia, teraz jest po prostu wojną. My nie jesteśmy na to przygotowani. To, co sprytnie zrobiono na wiosnę, czyli lockdown, bo po prostu premier, rząd usiadł, mówi, słuchajcie, no służba zdrowia nie działa, idzie coś niewiadomego, zamykamy wszystko. Przepraszam, wejdę w słowo na sekundę. Czy w obecnej sytuacji, pana zdaniem, lockdown byłby jakimś rozwiązaniem? Z medycznego punktu widzenia lockdown jest konieczny. No Czesi przedwczoraj znowu zamknęli wszystko, dlatego że idą praktycznie za nami w tej liczbie zakażeń. My jesteśmy chyba trzeci na świecie. A co pan powie tym, którzy mówią, że z powodu lockdownu będzie więcej samobójstw niż ofiar COVID-u? To jest ogromny problem i to nie ja na szczęście podejmuję takie decyzje, ale mówię, z medycznego punktu widzenia ilości zakażeń i przyrostu zakażeń w czasie, co tydzień podwaja się liczba osób zakażonych. No lockdown uchroni jednak większość osób przed zgonem czy przed poważnymi skutkami. Ale rządzący mówią, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, ja o tym wiem. Nie ma takiej opcji przede wszystkim gospodarczej, ale tak naprawdę nie ma opcji jeszcze więcej, bo to jest stan wyjątkowy. Natomiast nie ma takiej opcji po tym chaosie. Po tym chaosie, którym po prostu ludzie są, nie wiedzą, co mają robić. Słyszeli, że wirusa nie ma, wirus jest w odwrocie. Słyszeli, że nie należy się go bać. Nagle zamykają lasy i parki, co było absurdem, kiedy zakażeń maseczki było 400. Maseczki nie pomagają, później pomagają. To jest ciągłe przerzucanie się decyzjami. No i wypłaszczenie teraz ma jutro być, bo 15 października to był dzień, kiedy miało nastąpić wypłaszczenie zachorowań. O tym mówił prezydent Andrzej Duda. Tak, no chciałbym, żeby wypłaszczenie nastąpiło, natomiast nie widzę tego. Informacja z dzisiaj. Lekarze rodzinni ponoć dzisiaj zlecili 90 tysięcy testów na koronawirusa. Wykonanych zostało chyba 34 tysiące badań. To znaczy, że tylko 1/3 osób udało się zrobić wymaz. Jeżeli teraz, a trzeba to zrobić, trzeba poszerzyć godziny pracy tych punktów wymazowych,
no to oczywiście zwiększamy liczbę testów, kontakty międzyludzkie są cały czas. W szpitalach personel właściwie jest nietestowany, o co apeluję i jeszcze raz proszę, testujmy codziennie personel medyczny, bo takich chorych, których ja prowadzę, moi koledzy, no jeżeli my dowiemy się, że jesteśmy bezobjawowymi nosicielami, no to my się wyizolujemy i nie zarazimy chorych. Ja nie rozumiem, co tu jest trudnego w tym, żeby zlecić te testy co tydzień dla personelu. Ale to jest kwestia Pana zdań braku organizacji czy braku pieniędzy? Czyli i jednego, i drugiego? I jednego, i drugiego, ale przede wszystkim to jest kwestia, żeby pokazywać, że jest mało zakażeń, no bo cały czas słyszę, że my mamy najmniej zakażeń właściwie w Europie. Najniższą umieralność. I my mówimy, my mamy przecież najmniej testów wykonywanych praktycznie na świecie. I to jest ciągły taki spór. Oczywiście człowiek, który się nie zna na epidemiologii, na tych liczbach, on tego nie rozumie, on jest w chaosie. Słucha zazwyczaj albo jednego medium, albo drugiego. Nasze społeczeństwo jest spolaryzowane. No i są wyznawcy jednej teorii, wyznawcy drugiej teorii. To nas doprowadzi donikąd. Albo na skraj zapaści raczej. Co Pan powie tym, którzy powiedzą, że jest pandemia, że to jest wszystko jedna wielka ściema, że to jest spisek firm farmaceutycznych i wielkich tego świata, którzy chcą na pseudoepidemii zarobić? Ja jestem ostatni, który będzie używał brzydkich słów w kierunku do takich ludzi, bo po pierwsze, oczywiście jest wśród nich część osób, dla których to jest biznes, to są cynicy, którzy zarabiają po prostu na tym, że głoszą teorie antymaseczkowe, antyszczepionkowe i tak dalej. To są biznesy. Natomiast większość tych osób, które te czyta, to są ludzie, którzy nie mają wykształcenia medycznego, nie znają się na tym, mieli jakiś problem w życiu, czytają coś, co jest prosto napisane, co jest jasne, tam się pokazuje rozwiązania, tam się pokazuje przykłady, bo rzeczywiście większość przechodzi bezobjawowo i ci ludzie nie widzą tych chorych umierających w szpitalach. I tutaj jest potrzebna edukacja, tu są potrzebne nakłady Ministerstwa Zdrowia na kampanie społeczne. Mówię to też od dawna. Tylko to jest, pan mówi o takim scenariuszu daleko perspektywicznym, a to chyba trzeba działać na już i na teraz. Na teraz, tak, no my wiemy, co trzeba zrobić. Oczywiście czekamy przede wszystkim na to, żeby zaszczepić populację na grypę. Ale osób wrażliwych. I nie ma szczepionek. Dodatkowo słyszymy od czołowych polityków, że szczepienia to może nie są takie całkiem fajne, co już podnosi jakby tę grupę kolejną antyszczepionkowców, no to są rzeczy, których się nie mówi. To ludzie poważni takich słów nie wypowiadają, bo one szkodzą. Wiemy z medycyny, z różnych przykładów, że jak ktoś coś raz powiedział, typu słynny przykład z transplantologią, pobieraniem narządów, to na 10 lat potem jest zapaść. Takich rzeczy się nie robi. Takie sprawy się załatwia w grupach, zespołach, gabinetach. Wprowadza się jakieś wytyczne i się je realizuje. A nie mówi się ludziom, znaczy, że lepiej milczeć, niż się odezwać i rozwiać wątpliwości. Zdecydowanie. Taka prawda. Panie doktorze, czy pan zgadza się z tymi, którzy mówią, że no niestety jesienią, późną, wczesną zimą czeka nas scenariusz Lombardii? Boję się tego. No modele matematyczne nie kłamią i jeżeli tylko będziemy wykonywać taką liczbę testów, jak te modele zakładają, i taką nawet, jaką mamy przepustowość, niestety grozi nam schemat włoski. Bardzo się tego boję. Czytając to, co przeczytałem od pana doktora z anestezjologii, no już wiemy, że nie ma miejsc. My dzwonimy, każdy, kto próbuje przenieść pacjenta skądkolwiek do kądkolwiek, właściwie to jest niemożliwe. Oddziały onkologiczne są zamykane, bo pacjent z koronawirusem, jednocześnie z rakiem płuca, nie może się dostać do szpitala zakaźnego, bo nie ma miejsc. Przez to 40 osób kolejnych nie dostaje się na chemioterapię, bo trzeba zamknąć oddział. To jest lawina. Fala, pierwsza tak zwana fala epidemiczna ma za sobą trzy kolejne. Druga to jest właśnie opóźnienia w diagnostyce terapii chorób, na które przecież chorują Polacy codziennie. Ja to mówię, oficjalne statystyki. O 25% spadła liczba wystawionych zielonych kart onkologicznych. 30% udarów i zawałów diagnozowanych. Czy tych chorób nie ma? No nie, są, po prostu ci chorzy nie docierają do szpitala. I to jest problem. Niektórzy umierają w domach, niektórzy po prostu hodują w sobie, za przeproszeniem, guzy, nowotwory, które zaraz będą nieoperacyjne, a mogliby przeżyć. To jest wszystko wynikiem nieodpowiedzialności rządów, każdego kolejnego po 89 roku, który nie dofinansował ochrony zdrowia. Kraje, które wyszły z jakiejś tam zapaści ekonomicznej po wojnie, w pewnym momencie postawiły na ochronę zdrowia, bo wszędzie w krajach rozwiniętych to jest trzecia gałąź gospodarki. Z drugiej strony, jak pan zbije taki argument, też bardzo często używany przez rządzących, którzy mówią, że przecież u nas i tak jest lepiej niż było chociażby na zachodzie Europy, w krajach znacznie bogatszych, jak Włochy, jak Hiszpania, jak nie wiem, no parę innych. Pod jakim względem jest lepiej? No, bo tu musimy znowu przywoływać cen, statystyki. Nie było takich cen, jak były we Włoszech na przykład. Tak, i to nam się udało. Zapaści. Ja to mówię jasno. Lockdown na wiosnę był jedynym rozsądnym wyborem, sprytnym, który trzeba było wprowadzić.
I rzeczywiście to nam się udało, było fajnie i zepsuliśmy to w ciągu pół roku. I teraz nam grozi ten sam schemat, który krajom zachodniej Europy. Jak można taki popełnić błąd na tak dobrym właściwie starcie? Nie wiem skąd to się wzięło. Boję się, że to jest po prostu ciągłe tuszowanie problemów ochrony zdrowia i tego, żeby tak naprawdę nie pokazywać liczb. Mhm. I tyle. Ale to się na pewno źle skończy. Ci chorzy umierają, ci chorzy leżą w SOR-ach i te zwiększona liczba zgonów też wiem od lekarzy, to są chorzy umierający w SOR-ach, którzy leżą drugą, trzecią dobę i nie mogą się wyspać. Zanim te obostrzenia, które w tej chwili obowiązują, czyli ta żółta strefa na terenie całego kraju, w niektórych miejscach strefy czerwone, to nie jest wystarczający środek zapobiegawczy wobec tego, co się dzieje dookoła. Słuchając mądrych ludzi, którzy się na tym znają, mądrzejszych ode mnie, ja nie jestem epidemiologiem, realnym jest wprowadzenie drugiego lockdownu. Jest to, jak ustaliliśmy, niemożliwe, dlatego moim zdaniem maksymalnie, zresztą nie tylko moim, trzeba teraz się skupić na populacjach wrażliwych. Seniorzy, osoby starsze, dzieci, osoby chore i z upośledzoną odpornością. Szczepionki na grypę natychmiast trzeba ich wszystkich zaszczepić. Szczepionek nie ma, bo jak zamawiamy 1,5 miliona, a kraje zamawiają po 10-20 milionów, to wiadomo, dobrze, że tam to zróbmy taki eksperyment, panie doktorze. Przepraszam, bo ja nie stałem teraz pana w łatwej sytuacji, ale no chciałabym eksperta o to spytać. Skoro z tego, co pan mówi, nie możemy liczyć na rząd i jego jasne wytyczne, no to musimy liczyć sami na siebie. Ale no nie możemy liczyć na zasadzie, że wiemy, że trzeba dziecko zaszczepić, no bo ja mam dziecko, chcę je zaszczepić, ale nie mam czym go zaszczepić. Niestety. Co my jako obywatele w tej chwili mamy robić? Jak my się mamy zachowywać? Żeby jak najbardziej minimalizować ryzyko. Oczywiście. A z drugiej strony, przepraszam, bo jeszcze dokładam do tego pytania, nie wpaść też w jakąś paranoję, bo to też niczemu dobremu nie służy. Tak, ja też może to wszystko brzmi, jakbyśmy straszyli tutaj ludzi. Nie to mam na celu. Chcę pokazać po prostu, jak jest. Chciałbym, żeby obywatele świadomie upominali się u polityków o to, o czym ja mówię, o czym mówimy od miesięcy. Marzę o tym, żeby wreszcie obywatele zobaczyli, że ochrona zdrowia naprawdę jest ważna. Ale co mamy zrobić? No, ograniczyć liczbę kontaktów. To jest pierwsza i prosta rzecz. Oczywiście zakładać maseczki, myć ręce. To są rzeczy, które teraz już aż się nam znudziły. Nic i wiem, nie że nie możemy zrobić tak naprawdę. Tak. Oczywiście jak tylko będą szczepionki, to się szczepić, nie dywagować. Jest coś takiego jak odporność stadna, tak zwany kokon. Jeżeli ktoś ma małe dziecko, które jeszcze nie może być zaszczepione, to wszyscy w domu się powinni zaszczepić i wtedy jakby w kokonie go otoczą odpowiedzialnością stadną. Jak chodzi do szkoły, no to przede wszystkim naciskać na testowanie. Mhm. Iść do tych lekarzy rodzinnych, których pozdrawiam i którzy mają bardzo ciężką pracę. Zgłaszać te objawy, nie zatajać, bo teraz jest też taka, jakby widzę taką wizję, że i lęk, że pacjenci w ogóle nie zgłaszają objawów, bo się boją, że trafią do szpitala, który jest nieprzygotowany i wręcz tam im się pogorszy. Trzeba to zgłaszać, trzeba się diagnozować, wymazywać, trzeba wiedzieć, ale kto jest dodatni. Ale każdy, kto się gorzej poczuje, ma się zgłaszać w tej chwili naprawdę? No, czy nie wiem, ja się poczuję jutro gorzej, będę miała lekką gorączkę w okolicach 38, zacznę lekko pokasływać i to już świadczy nie, o tym, że ja to muszę... nie świadczy. To w którym momencie jeżeli jest ma pani takie ta cienka gorączkę. Czerwona linia, że ja po prostu już odpowiedzialnie powinnam zgłosić się do lekarza i sprawdzić, czy to nie jest koronawirus? Jeżeli to jest gorączka powyżej 38,5, czyli tak zwana wysoka, 39, jeżeli dojdzie do tego utrata węchu, smaku, czyli coś, co jest charakterystyczne dla koronawirusa, czy takie rozbicie mięśniowe, bóle mięśniowe, objawy typowe dla grypy, tak naprawdę mogę powiedzieć, proszę się zgłosić. Da się czymś to odróżnić? Nie da się, bez testu się nie da. I to jest też ciekawe, że tak naprawdę od lat pediatrzy, lekarze rodzinni, interniści w gabinetach w sezonie grypowym, jak ktoś ma objawy grypy, automatycznie robią test. Katar nie jest typowy dla koronawirusa, nie jest typowy, aczkolwiek może się zdarzyć. Ale mówię, na grypę robi się testy od ręki, a tu się testy limituje. Czy to chodzi o cenę? Tak naprawdę o co tutaj chodzi? Panie doktorze, a też pojawiają się rozmaite teorie oczywiście w internecie, jak to mówił Lem, nie wiedziałem, że jest tylu idiotów, dopóki internet się nie pojawił. Przepraszam, ale taka prawda. Czy my jesteśmy w stanie jakoś przeciwstawić się zakażeniu koronawirusem, budując swoją odporność? Bo takie teorie też się pojawiają, że witamina D, że witamina C, że sok z rokitnika, że coś tam, że takie rzeczy mogą nam pomóc. To teraz rozwiejmy te mity lub je potwierdźmy, może ja tutaj nie mam racji. Jako lekarz, ja się opieram na dowodach naukowych, których w tym wypadku nie ma, mówiąc o koronawirusie. Natomiast oczywiście są sposoby na to, żeby poprawić swoją odporność. Ba, w pierwszych doniesieniach Chińczyków, którzy zbadali populację osób chorych na COVID,
sprawdzając, dlaczego jedni przechodzą bezobjawowo, inni nie, dlaczego jedni progresują, okazuje się, że właśnie ta odporność wrodzona oraz odporność wykształcona w trakcie życia, a także styl życia, który my mamy i choroby, na które cierpimy, mają znaczenie. Mówię tutaj o właśnie tych chorobach, które predysponują do gorszego stanu, czyli nadciśnienie, otyłość, cukrzyca. Mhm. Dlaczego? Wykazano, że wszystkie z tych chorób to jest tak naprawdę stan zapalny w organizmie, który oddziaływuje na nabłonek płucny i tam mówiąc wprost, ta odporność przeciwwirusowa się zwiększa. Czyli my dbajmy o swoje zdrowie w taki sposób, że po prostu my jedzmy zdrowo, utrzymujmy masę ciała i tak dalej. Jak ktoś już dzisiaj jest otyły, czy ma nadciśnienie i tak dalej, musi się izolować. On tego nie odwróci w ciągu doby czy dwóch. Styl życia ma największe znaczenie tak naprawdę w całej medycynie. Tak zwana medycyna prewencyjna ma największe znaczenie, a medycyna naprawcza najmniejsze. Dlatego popatrzmy na siebie w lustro, wymieńmy swoje choroby, zaklasyfikujmy się do jakiegoś ryzyka i postępujmy racjonalnie. Jeżeli mam te choroby, naprawdę się izoluję. Jeżeli nie mam, okej, mogę chodzić do pracy i tak dalej, jeżeli wystąpią objawy, idę do lekarza. Jeszcze jeden wątek dotyczący szkół. Czy otwarcie takich szkół i nie zamykanie ich w tej chwili, to był błąd Pana zdaniem, czy tutaj no, też trzeba zachować pewien... Nie, to nie był błąd. Myślę, że szkoły trzeba było otworzyć. Mówię to też z perspektywy takiej, że akurat koleżanka pielęgniarka ma syna w Brazylii, gdzie jest lockdown, szkoły są zamknięte i on widzi, jak te dzieci psychicznie nie dają rady, jak one się od tygodni kontaktują tak naprawdę tylko przez tablety i to naprawdę źle działa na psychikę. Szkoły trzeba było otworzyć, natomiast trzeba prowadzić ten nadzór, trzeba testować, jeszcze raz powiem testować. My robimy tak mało testów, że my nie wiemy nic o naszej realnej zachorowalności. Ile testów powinniśmy robić, żeby uznał Pan, że to jest wystarczająca liczba? No, tak średnio na dziś oczywiście, 200 no bo dobrze tysięcy. By było codziennie wszystkich testować, no ale wiadomo, tak, nie, że na dziś, nie da. Na dziś to się to określają statystyki na około 200 tysięcy. Jeżeli było dzisiaj 100 tysięcy czy 90 tysięcy zleczonych testów, to już zleconych, się do tego zbliżamy. Żeby nikt nie pomyślał, że tyle zrobiono. Tak, i zapewniano nas, słyszymy, minister mówi, że możemy dziennie wykonać 100 tysięcy testów, a wykonano 36. Przesadzają ci, którzy mówią, że około 80 tysięcy zakażeń dziennie będzie dosłownie za kilka dni? Nie, no już dzisiaj według tych analiz statystycznych jest około 40 tysięcy zakażeń, bo od 6 do 10 razy. A może wariant szwedzki zastosować? Niech się wszyscy zakażą, uodpornią. Jeżeli też... mielibyśmy taki system ochrony zdrowia jak w Szwecji, okej, byłbym w stanie na to pójść, bo tam maksymalnie można się było skupić na osobach starszych. Oni mogli dojechać do lekarza w ciągu minut. No, przedstawiciele PiS tak nie wprost, ale sugerują, że tam seniorów się odłączało od respiratorów, żeby nie tracić miejsca dla młodszych pacjentów. Nie wiem, skąd takie dane. Nie słyszałem też, żeby tam był aż taki dramat jak we Włoszech, natomiast niestety stoimy przed takim często dylematem, kogo podłączyć do respiratora i oczywiście tutaj... Dzisiaj już stoimy w Polsce przed takim dylematem? Czytałem no tę wiadomość i niestety wygląda na to, że tak, skoro 12 osób czeka w izbie przyjęć z COVID potwierdzonym na respirator i część z nich umiera, to znaczy, że część tego Panie respiratora doktorze, nie na sam koniec, czy z Wami w ogóle rozmawia Ministerstwo Zdrowia, czy nie? Zaprosili Was na rozmowy, radzą się Was, pytają o to, jak wygląda COVID-a? Bieżąca sytuacja. No, oczywiście. Nie, powołano, co prawda, powołano zespół doradczy do COVID-a. Jest tam prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Natomiast czy jakieś dokumenty z tego zespołu powstały, to nie wiem. I to było, myślę, taki zabieg czysto PR-owy, bo tak naprawdę my mówimy, apelujemy, przecież to mądrzy ludzie apelują, piszą super dokumenty, które można od dzisiaj wdrożyć, a to się nie dzieje. To znaczy, że po prostu nie ma takiej woli albo jest coś ukrytego, o czym my jeszcze nie wiemy. Pan ma jeszcze jakąś nadzieję w sobie, tak z ręką na sercu, że to się jeszcze da opanować? Czy... Mam ogromną i czekam na szczepionkę. I to jest coś, co... Ale na szczepionkę na co? Na koronawirusa. No, ale to jeszcze może potrwać co najmniej rok. Może potrwać i no tego gdzie nie my przyspieszymy, za rok będziemy? Ale mam nadzieję. Mam nadzieję, za rok nie wiem, gdzie będziemy. Mam nadzieję, że ta szczepionka się pojawi jak najszybciej. Są głosy, że już na wiosnę i oby tak było. I wtedy mam nadzieję, że wszyscy politycy, którzy dzisiaj są sceptyczni, mówią jakieś dyrdymały, wtedy sami się zaszczepią na wizji i to będzie najlepszy przykład, że mają trochę oleju w głowie. Ja tutaj nie mam nadziei, niestety. Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Państwa gościem super raportu. Panie doktorze, bardzo dziękuję, dużo zdrowia, dużo siły życzymy. Proszę pozdrowić kolegów, wielki szacunek dla Państwa. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.